dzisiejszym wydaniu pokażemy nowo budowaną oświęcimską halę sportową. Powiemy o pogotowiu powodziowym w Oświęcimiu. Pokażemy relacje z jesieni oświęcimskiej. Zachęcimy do udziału w spacerze po zdrowie, a także pokażemy film podsumowujący 60 lat oświęcimskiego MZK. Oświęcim ma już krytą pływalnię z częścią sportową i rekreacyjną. W przyszłym roku baza sportowa wzbogaci się o miejsce, gdzie będą boiska do gier halowych i widownia. Pierwszy raz w koszykówkę, siatkówkę czy piłkę nożną sportowcy zagrają tam w drugiej połowie przyszłego roku. Jesteśmy z kamerą na placu budowy hali sportowej przy szkole podstawowej nr 8 u zbiegu ulic Wróblewskiego i Słowackiego. Okazały budynek już widać. Do końca roku hala będzie w stanie surowym, zamkniętym. Ekipa budowlana pracuje teraz wewnątrz hali. Roboty prowadzone są też w szkolnej sali gimnastycznej, która przystosowywana jest pod przyszłe funkcje. Jest to zadanie, myślę, bardzo długo oczekiwane też przez wiele osób, gdyż w Oświęcimiu nie było hali sportowej o wymiarach do piłki ręcznej, o wymiarach też takich, gdzie byłaby możliwość zarówno rozgrywania dużych zawodów w koszykówce, w siatkówce czy w piłce halowej, gdzie uczestniczyliby też i kibice. Tutaj jest 400 miejsc dla widowni. Powoli kończymy stan surowy tej budowy. Są już kładzione elementy dachu, więc myślę, że robią wrażenie. Jest to naprawdę ogromny obiekt i już od przyszłego roku, od jesieni, mam nadzieję, że będzie służył zarówno uczniom szkoły podstawowej nr 8, ale także i innym szkołom w Oświęcimiu, ale też będzie właśnie miejscem zarówno dla różnego rodzaju zawodów sportowych, czy też treningów i szkoleń dla różnego rodzaju dyscyplin halowych. Także jest to kolejne wyzwanie. Mam nadzieję, że za rok będziemy się tak samo cieszyć, jak się cieszymy z pływalni oświęcimskiej, tak samo będziemy mieli satysfakcję z ukończenia tego zadania. W nowej hali sportowej znajdą się pełnowymiarowe boiska do gier halowych i widownia na 400 miejsc. Obiekt będzie miał parking podziemny oraz miejsca postojowe na zewnątrz. Powstanie przy nim boisko, bieżnia i plac zabaw. Teren wokół będzie oświetlony i monitorowany. Inwestycja kosztuje ponad 11 900 000 zł. Z tego 2,5 miliona. Miasto pozyskało na jej budowę z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki. Z niepokojem spoglądaliśmy w ostatnich dniach na stan wody w Sole. Wyjątkowo deszczowe dni sprawiły, że poziom rzeki znacznie się podniósł. Pod koniec ubiegłego tygodnia przekroczone były stany alarmowe. Na rzece przy zamku w sobotę wieczorem było ponad 549 cm. Tymczasem stan alarmowy wynosi 460 cm. Obyło się jednak bez większych podtopień. Na szczęście ulewne deszcze, wysoki stan wody na Sole to już przeszłość i teraz możemy cieszyć się urokami jesieni. A skoro mowa o jesieni, to zobaczmy, jak przywitaliśmy ją w Oświęcimiu. I choć sobotnie i niedzielne imprezy zamiast na rynku odbyły się w Oświęcimskim Centrum Kultury, to był to bardzo udany czas. Gościmy dzisiaj delegację z miasta Brajza, miasta prezydenckiego, miasta Oświęcim. Nasi goście postanowili zaprezentować nam nie tylko swoją kulturę poprzez orkiestrę, którą przywieźli tu do Oświęcimia, ale również coś dla ciała, czyli i kuchnię, i ogródek winny, który prezentuje te wyroby, z których znane jest miasto Brajzach i cały region w tamtej części Niemiec. Gościmy kucharzy, którzy przygotowali w specjalnym piecu danie, specjalność regionu Brajzach, czyli podpłomyki z nadziejem i słodkim, i takim bardziej tradycyjnym, i wegetariańskie, i mięsne. Za czym kolejka ta stoi? Za pizzą. Za pizzą, bardzo dobrą. Fajna impreza. Bardzo. Super, super. Wczoraj było, dzisiaj. Można coś smacznego jesiennego zjeść. Tak, jest. Tak na pewno i smacznego. Publiczności podobał się piątkowy, energetyczny występ zespołu Zakopower, podobnie jak niedzielny koncert orkiestry Grochmana, która zaprezentowała klasykę polskiej muzyki rozrywkowej i wyjątkowe, pełne liryzmu piosenki Anny Jurksztowicz w koncercie zatytułowanym Perły bez kolczyka. Thank you.
Jak Państwu się podoba Oświęcimska jesień? Super, taka muzyka to nam akurat jako seniorom odpowiada. Świetnie. Przypominamy, że w sobotę 30 września spacerujemy po zdrowie na bulwarach. Zapraszamy wszystkich Państwa do udziału. Pierwsze 200 osób, które się zgłosi, otrzyma pakiety startowe, będzie miało ubezpieczenie. Dzięki ruchowi można sobie przedłużyć życie, można się dobrze czuć, można bardzo dobrze funkcjonować. Miejski Zakład Komunikacji świętuje 60-lecie działalności. Zobaczmy, jak na przestrzeni tych lat zmieniła się komunikacja w mieście. Pracując w tym zakładzie 40 lat, były chwile radości, były i chwile, no trudno powiedzieć, smutku, ale i po prostu troski o dalsze losy zakładu, ponieważ no, głównie wiązało się to z brakiem środków inwestycyjnych, a przede wszystkim nagłym spadkiem ilości przewożonych pasażerów, który rozpoczął się w 90-tych latach i praktycznie trwa do dnia dzisiejszego. Jak wspomniałem, największa ilość autobusów to było 136 i nie mogliśmy się sobie poradzić, w tym 40 autobusów przegubowych. Natomiast na dzień dzisiejszy no, jest to niewiele ponad 40 autobusów i dużo, dużo mniejsza ilość przewożonych pasażerów. Pracując w tym zakładzie 40 lat, no, myślę, że moje marzenia się spełniły i po prostu no, gdyby mi tu było nie dane, no tyle lat na pewno bym nie przepracował i między innymi pragnę podziękować za dobrą współpracę w mojej karierze zarówno z Urzędem Miasta, z prezydentami, jak również z sąsiednimi gminami, wójtami, za co serdecznie dziękuję. W latach 72, jak już wszedłem, autobusy były tylko autobusy Sany, część Jelczów, ogórkami zwane. Pracowało się w ten czas, no nie jak dzisiaj, 350-400 godzin miesięcznie. Takie były potrzeby. Ludzi było tak w miarę, że te autobusy się nie dawały na jedną, trzeba było bisować, trzeba było robić, bo takie było przepełnienie autobusów. No, warunki były, no, jakie były na te czasy. Nie były to rewelacje jak dzisiaj. No i tak się jeździło. No, były te awaryjne. Największe problemy to były koła, opony. To trzeba było dziennie jechać do 10-15 autobusów nieraz, jak były upały. To było dentykowe wszystko tak samo. No silniki jakie były, 100 tysięcy jak się robiło na silniku, to już się dostawał kierowca nagrodę. Że utrzymał, dzisiaj się robi pół miliona i milion. No a w tym czasie były takie realia, takie były tabory. Tak jak mówię, dzisiaj kierowca nie pojedzie jak mimo nadmuchu nasze, by mimo ciepło w autobusie. To jest dzisiaj jest komfort, można powiedzieć 200% lepszy jak w lat 40-30 temu. Od 5 lat jestem kierowcą MZK w Oświęcimiu. Lubię moją pracę, jestem kierowcą z zamiłowania. Zawsze chciałem mieć pracę za kierownicą. Poza tym łyknąłem to, że tak powiem, od taty, bo pracuję tu już ponad 40 lat. Lubię kontakt z ludźmi. Codziennie coś nowego dzieje się na drodze, na przystanku. Nie ma monotonii. Jest wesoło. Bardzo ważnym elementem jest współpraca z pasażerami, ponieważ zdarzają się mili, weseli, a tak samo i trudni. No, nie ma się co oszukiwać. Oświęcim jest miastem korków. I no, zdarzają się, delikatnie mówiąc, opóźnienia. No ale staramy się jako kierowcy załagodzić te sprawy, poza tym naprawdę pasażerowie no, biorą to pod uwagę, mamy nowy program, kiedy przyjedzie bus i w miarę możliwości sprawdzają sobie to i myślę, że już nie jest tak jak kiedyś.
zdarzenie takie na dworcu spotkało kierowca. Nie pracował długo u nas, wsiadł, pod upały bywał na dworcu. Wyszedł z autobusu, ludzie weszli do środka, czekali, nie ma kierowcy, nie ma, on się oddzielnymi drzwiami. Mówi, co, nie ma kierowcy? No jedziemy, mówi, co się potem mówi. Ja tylko po jednym piwie jestem. Jak wsiadł na kierownicę, to już w autobusie nie miał nikogo. Wszyscy pouciekali, bo rzeczywiście nie myśleli, że to pasażer wsiadł do autobusu. Miałem pewnego razu takie zdarzenie, jadąc na linii 24 przez Rajsko, najechałem na samochód stojący w rowie. Koledzy oczywiście się śmiali, że się zatrzymałem, żeby dziabnąć radio. A się okazało, że pan dostał zawału. No i udzieliłem mu pierwszej pomocy, zatrzymałem inne auta, pierwszej pomocy przedmedycznej i no na szczęście żyje, uratowaliśmy mu życie z innymi kierowcami. Pracę w spółce rozpoczęłam w 2016 roku. No, spotkałam się z bardzo dużym wyzwaniem w tej pracy, ponieważ no, jest tutaj wiele obszarów do zagospodarowania. Komunikacja miejska się bardzo zmienia dynamicznie, patrząc na okoliczne duże miasta. W związku z czym, no, chcąc dorównać, powiedzmy, standardowi i jakości, no, to przed nami również stoją duże wyzwania. W tej chwili mamy okazję sięgnąć po środki unijne na zakup 20 autobusów. To będą autobusy niskopodłogowe, super wyposażone w środku, Wi-Fi, bardzo bezpieczne, z klimatyzacją, z monitoringiem i myślę, że jakość i komfort jazdy pasażerów bardzo się poprawi. Zakup nowych autobusów to również wyzwanie do tego, żeby coś zrobić z placem zajezdni. Ten plac jest budowany, był w ogóle w latach 70., w związku z czym no, nawierzchnia jest już bardzo zniszczona. Natomiast nowe autobusy będą wymagały jednak równiejszej tej nawierzchni, przede wszystkim po to, żeby nie burzyć czasu eksploatacji tych autobusów nowych. Kolejne jakieś zadania inwestycyjne to na pewno poprawa infrastruktury informatycznej, ponieważ no dzisiejsze wyposażenie pracy dyspozytorów jest naprawdę na wysokim poziomie. No nam tego bardzo brakuje. Dysponujemy starymi oprogramowaniami, które nie pozwalają nam na to, aby właściwie zanalizować rozkłady jazdy i powiedzmy ich optymalizację. 1 października spółka obchodzi 60-lecie istnienia komunikacji miejskiej. Jest to świetna okazja do tego, żeby się spotkać z pracownikami, byłymi i obecnymi, żeby powspominać stare dzieje i, no i również pobawić się. Spółka przede wszystkim dąży do tego, aby pasażerom się jeździło bezpiecznie naszymi autobusami, żeby one były sprawne technicznie, no i żeby oczywiście ten komfort i jakość jazdy była coraz wyższa. A to będzie możliwe dzięki temu, że no, mamy szansę pozyskać środki unijne.